wspomniał pan Zbigniew Ciuryło, że to tak niedawno było, lepiej 1,5 roku temu ta orkiestra została utworzona. W dniu dzisiejszym ma na swoim koncie już naprawdę wiele wspaniałych koncertów, choćby w tym roku szkolnym, od września do czerwca. To jest tylko, drodzy Państwo, zaledwie 10 miesięcy. Orkiestra koncertowała ponad 20 razy. Cóż, myślę, że można zaprosić orkiestrę akordeonową. Ja tylko posłucham się, żeby kogoś nie pomówić. W skład orkiestry wchodzą. Zapraszam orkiestrę Arti Sentenno. W skład orkiestry wchodzą Mateusz Głowny, Mateusz Golonka, Damian Mazur, Karol Zbaracki, Dawid Nisko, Maciej Zagórski, Sylwester Marcin, Katarzyna Michałek, Piotr Chmiel, Szymon Domański, Aleksandra Kurowska, Anna Szczęsna, Adam Kudyk, Angelika Koczkodaj, gra na instrumentach perkusyjnych, Justyna Ciuryło, flet poprzeczny. Wyjmijmy drzwi, to na skład orkiestrowy. To jest Sabatina, Szanowny Wielodego, część pierwsza. Pierwsza bajeczka nosi tytuł Młode jeże na spacerze. Można sobie wyobrazić, prawda? Jak te jeże idą na spacerze. Druga bajeczka nosi tytuł Nocny łowy starej sony. Będzie klimat trochę tajemniczy. Trzecia bajeczka to pani mucha z panem żukiem spaceruje nad potokiem. coś podwodny. Śnieżny walc. Śnieżny walc. Aria od Jana Sebastiana Bacha. Wystarczy tyle. Proszę Państwa, proponujemy teraz w naszym wykonaniu trzy melodie w zasadzie, których ze swój powstał. Pierwsza melodia pod tytułem Kolaj. Druga melodia wiadomowa. Zawsze słoneczko, zachodzi słoneczko. Teraz zakończymy trzecią melodią pod tytułem Kończy się. ostatnie salto. Salto nawet, no to jest salto śmierci. Coś na troszkę z cyrku. Zwiewem, którego dzisiaj nie ma, Szymon Bałański. Kończymy marszem, harmonikę Freudę, harmoniści, przyjaciela do rządu, profesor Artur Artis Endemo.